Tu pobieram krew na grupę krwi, tu będę W czwartek 8 lutego w Zespole Szkół w Pieszycach została przeprowadzona zbiórka krwi. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Myślę, że to jest bardzo szlachetna akcja i tutaj młodzież właśnie, szczególnie w takiej małej miejscowości, może nie ma takiego dostępu, też takich informacji, że może oddać tą krew, że może pomóc. I właśnie taka akcja jest bardzo potrzebna i zachęcaliśmy właśnie młodzież, która ukończyła 18 lat, żeby tą krew oddała dla innych. Uczniowie zgłaszają się, oddają krew, bo to jest, oni skończyli niedawno 18 lat. Odejdą z tej szkoły, pójdą gdzieś do innych szkół wyższych i oni tam już wiedzą, mają przygotowanie, jak to się odbywa, że to wcale nic nie boli, jest jedno ukłucie, że tego. Myślę, że trzeba pomagać ludziom i akurat może moja krew przyda się komuś w uratowaniu życia. Pierwszy raz? Pierwszy raz, tak. Był strach? Nie, nie było. Wszystko dobrze u pana? Tak, pan. Nawet lepiej niż przed pobieraniem. Zdecydowałam się dlatego, że nie mam przeszkód, żeby oddać tą krew, mogę komuś pomóc. Wydaje mi się, że mam do tego predyspozycję. Nie stresuję się, nie mam żadnych problemów z jakimś grzebaniem się igieł czy coś, więc czemu nie oddać? Zaraz sobie coś zjeść. Wiem. Trzeba zawsze to mieć na uwadze, że może komuś bliskiemu też być ta krew potrzebna i tak też właśnie przekazywaliśmy i dzieciom i zachęcaliśmy tutaj wszystkich, prawda, bo plakaty są rozwieszone nie tylko u nas w szkole, ale i ta akcja jest nagłośniona w całych Pieszycach, że można krew właśnie oddać. Ci, co tej krwi nie potrzebowali i nie potrzebują, oni tego nie doceniają. Nie doceniają ludzi w szpitalach, którzy modlą się, drżą, żeby akurat przed operacją ta krew się znalazła. Krew, która im daje życie, dzieciom daje uśmiech na twarzy. Zachęcam do tego, bardzo szlachetna akcja i naprawdę może komuś stali życie. Będzie krew zbadana? Za kilka dni już najprawdopodobniej pójdzie do chorego. Tak, no to trzeba.